Mamy język angielski. Znaczy coś w opcjach. Pierwsze co, to zawsze wchodzę do opcji. Żeby coś popatrzeć, poustawiać. Nawet na konsoli, tak? Widać jednak coś jest, nie? Ale wygląda, że ten... nie wiem... OP? Dobra, nie ma się co jakoś tam szczypać chyba. Create team, edit team, controls... Już nie pamiętam, jakie były controlsy w tej grze. Ok, scroll... A, na C się poruszało w ogóle robakiem, tak? Góra, dół się celowało. Mogli to dać na ten, na D-pada. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak wygląda kontroler, chociaż jest narysowany z boku. D-pad jest po lewej stronie, więc byłoby wygodniej. A, bez skoki. No, takie proste rzeczy. Okej, na R się otwierało ten arsenał. To pamiętam. L nie pamiętam, że było. O, Z się strzelało. To było bardzo spoko, bo Z na nie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, na padzie od N64 jest tu na dole. Taki spust. I się po prostu brało i strzelało z pustem, więc to było takie cool, takie imersywne, tak? Bardzo. Więc... nie wiem, kiedyś mi się to podobało, jak byłem dzieckiem. A teraz... teraz nie wiem, teraz po prostu... jest. Dobra. I co? Gdzie jest granie? Dobra, to były opcje. Multiplayera nie będę może na razie grał. Pogram single playera. Gram single playera. Quick start. Deathmatch. Dobry, dobra, spoko. A, siema Vias. Marudę już skończył, czy wbiłeś tu i tu? Ominęła cię bardzo, bardzo ciekawe czyszczenie cartridge'a. Z tym alkoholem izopropylowym. 99,9%, więc alkohol i 99%, więc to jest bardzo dobry alkohol. Tylko nie polecam pić, nie? Okej. Czy nie było żadnej kampanii? Chyba nie było. Pochwalić? O kurczę, dobrze, zaraz zobaczymy. Open URL. Muszę tu chować rzeczy. A kurde, prawilnie zrobione zdjęcie z jakimś telefonem. Zdjęcie telewizora. Więc jest moc. Jest moc. Proszę, Yoshi, nagrodę. Mówisz, że gameplay Marudy w piłkę to porażka? Tak? Nie wiem, co to za ikonka. Failfish. Okej. Okay. Nie, no spoko, nie? Nic nie szkodzi. Ale to jest takie właśnie nostalgiczne, że jak, że robisz screena telefonem czy jakimś innym aparatem, bo kiedyś się tak tylko tak robiło. O, może wam zmienię kamerkę na... od frontu. O, super, jest, nie? Trochę lepiej. Nie widać. Mogę wam dać dwie kamerki, bo będzie podzielone, nie? Super kamera. Musiałbym sobie tę moją drugą kamerkę jednak trochę rozjaśnić. Bo jest troszkę ciemno. Camera. O kurczę, gra jest... bardzo spieszy gdzieś. Co? Aha, dobra. Gra mi wystartowała. Sama z siebie. Konfiguruj wideo.
trochę lepiej, trochę jaśniej jest tu. Ale co polecasz ograć? Tam, a twoją gierkę, jak ona się nazywa? Kurde, weź mi wyślij jakąś prywatną wiadomość. Bo ja się obawiam, że ja znowu zapomnę. Bo u mnie to tak jakoś działa. Że po prostu zapominam. I tyle. Więc może kiedyś na streamie. Za suba te. Okej, wybierz już swój team. A wybiorę z klasyczną bronią Holy Hand Grenade, taka bardzo, bardzo standardowa. Klasyczna, bardzo, taka bardzo związana z tą serią. Beauty to shoes. Mogę? Swoje korzenie mające w game? Kurczę, nie wszystkie misje są dostępne. W ogóle, jeszcze chwilka. Bo coś bym chciał zrobić w opcjach. I sobie teraz przypomniałem, żeby wypadało. Global options. Wie ktoś, jak się resetuje save'a w Wormsach? Chyba, że w ogóle koleś to zrobił, zanim mi grę dał. Albo na Discord, nie ma problemu, możesz podesłać. Tyk, misję, dobra. Nie chcę przedłużać, bo już trochę z mojej ziemi. Mad Chaos, można. Aj, Chief! Okej. Mogę zmienić robaka? Mogę zmienić robaka, super. O, tu jest dobre miejsce. Można się ruszyć. Kurczę! Nie! Nie to! A, zacząłem strzelać na... Hmm? Okej. Pyk, pyk, pyk. Cały czas mi się myli. Ale dobra, dobra, jesteśmy do przodu. Jesteśmy do przodu. A, troszkę mi obcięło. Powinno być lepiej. Niech się przeciwnik ruszy. Harry, fire! To mój biedny robaczek. I'm just you wait! Campus. Oh, yes, sir. Dobra. Tyk. To zasługuje na klip. Naprawdę. Na klip. Bardzo. Na klip. Idealnie. Pięknie wymierzone. Jest w miarę okej. Okay. Może nic mi się złego nie stało. Też te Wormsy czasami potrafią dobrze strzelać. Wiem, że był Worms Revolution jakiś tam wydany. O, fuck. Był wydany po czwórce Mike'em. I tam w ogóle była taka dziwna fizyka rzucania granatami.
Okej. Okay. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, to będzie okej. Okay. Spróbujmy trafić tego dziada. Może poleci do wody. Może poleci do wody. Jest! Jest! Nie. Nie jest w wodzie. Było blisko. Myślałem, że strzelić swojego. Oczywiście on nie wyrzucił do wody. Jak to Worms. Dawno nie grałem. Ale to nie jest usprawiedliwienie. Dobra, kurczę, co ja teraz chcę zrobić? Mam ostatniego robala. Niekorzystny wiatr. Ale mam nalot. Się uda. Mogłem to rozegrać lepiej. Znacznie lepiej. Okej. Okay. Niestety mistrzem nie jestem. Rumble Pack nie działa. Czy w ogóle ta gra nie wspierała Rumble Packa? Nic mi się tu nie wibruje. Okej. Co ja wybrałem? To jest moździerz. To nie to. Jakiś zestaw? No, to są stare gminy. A to jest stare. O kurczę, nie mam już ten. Nie mam już bazuki. Okej. Pewnie mnie pojadą. Watch this! Teraz trzech, ale było już siedmiu. Coraz bliżej, ale jeszcze trochę brakuje. Przynajmniej zacząłeś mówić jak... Okej, Worms już zaczynają przestawać myśleć. Nie zabili ze dwa razy. Jestem omegamszy. Kurczę, za mało. Za mało. Będziemy się tak teraz rzucać granatami. Pewnie nikt nie wygra, bo się zaraz zacznie nagła śmierć. Już
sumie jeszcze 6 minut, więc... Jeszcze chwilka. Watch this! Aha, dobra. Excellent. Pograne. Max, annoy you! No, włączę sobie Rumble Packa. Nie wiedziałem, że na końcu tych misji były takie brzydkie robaki te renderowane. Znacznie lepsze były... Okej. Okay. Te misje są jakieś podłączane. Są gdzieś po drugiej stronie. Mocny, mocny wiatr. Ale trafiony. Tyle nie spaść. Mówię, że Worms są zawsze na propsie. Jeszcze chce wam się oglądać takie rzeczy. Mnie się w pewnym momencie Worms się znudziły, ale to chyba każdemu. Bo w końcu się to przejadło, no. Ile można grać w Warsa? Ajajajajajajaj. Po to zebrać? Reinforcement! Watch this! Just you wait. Chyba był dobry strzał, ale tego nie widziałem, bo ruszyłem kamerą. Fire! Kurczę, strasznie dobrze strzelałem. Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Okej, okay, niestety nie mam zbyt wielu opcji. Mogę tylko najwięcej strzelać. Może trafię. Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie. Uff, mogłem wylądować na minie, ale i tak zginąłem. Max, annoy you! Co annoy you? Oh, yes, sir! O, fuck! To mnie tam dał robaka. No, ale kurczę, się tu nic nie da zrobić z tym teraz. W tym momencie... Watch this! Trochę za mały wiatr. To już była szansa, żeby się udało. Trzeba drugie opada, to są Wormsy. Nie mam. No oczywiście, genialny mis. Jak on to zrobił? Ten zbierze pewnie HP. Jak żeby inaczej, nie? O, debil. A, zebrał. Nie jest taki głupi. Przemyślał to dobrze. O, jasno!
zaplanował wszystkie akcje. 10 kroków do przodu. Nie to co ja. Watch this. Kurczę, te misje są strasznie ciężkie. Jej. Coraz bliżej. Mam trochę mało czasu, nie? I'll get you. Oh yes, sir. O dziwo, mój gamepad działa całkiem dobrze. Po naprawach, jak ja kiedyś dokonywałem. To strasznie ciężko trafić. Niestety jestem pod ciągłym ostrzałem. Miejmy nadzieję, że chociaż uda mi się zrzucić tego kolesia tutaj. Fajnie by było, gdybym miał kanka. Ale mam to. Też nie tak źle. Tylko co mi to da? Abobo. Wormsy wzywają Abobo. Mistrza bossów. Abobo to jest najlepszy boss we wszystkich grach. Abobo. Genialny tekst. Kurczę, prawie mnie trafił tym płomieniem. Ciekawe, czy doskoczę. Jak żeby inaczej. Kurczę, dobra. No prawie mi się udało podkręcić. Ale spokojnie, jeszcze kilka misji. No, może już napiszę. Na moim tytule Nostalgia. It's strong. Okay, to jest moje genialne okienko na świat. Tylko niestety nic z nim nie jestem w stanie zrobić. Mogę sobie strzelić i nawet się nie zabić. Najpierw zrobił, później pomyślał. Dobre te praktyki. Kurde, fajnie byłoby tam skoczyć, ale tego nie dam rady zrobić. Takiwaś też nie chcę. Okej, tytuł już się zaktualizował. Co? Gdzie jest tamten Worms? Tamten Worms.
Teraz po angielskiemu. English. Gram na wyniszczenie. Robaki przeciwnika nie wiedzą, co robić. O, pierwszy raz mam dobry wiatr. Zjebałem. Miał być tak piękny. Okej. Robaki przeciwnika zdają się być zagubione. Okej, gdzie ja muszę trafić? Tam. Wiatr jest mocny. Bardzo mocny. Oj, 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 oj. Ja sobie pewnie zbierze health packa. Dobry, dobry, ten, dobra praca. Wiedziałem, że mój plan w końcu poskutkuje. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Może się rozwali. Oczywiście... Nie. Ach. Blisko. Czemu oni dostają tyle życia, a ja nic? Dobra. Plan jest taki, żeby... wziąć, spróbować sobie tu zrobić miejsce. Zanim wejdę do góry. Jest trochę lepiej. Niewiele, ale... ale lepiej. Ale kamera jeszcze jest za niską. Ja mam świetny plan. Muszę trochę słabiej strzelać. Ale mocniej niż wcześniej. To jest bardzo skomplikowane. To nie są proste rzeczy. Jestem tu. Strzelę tak. Nie trafię. Ale dobrze wiedzieć. Zawsze problem z tymi kamerami. Zawsze problem. No kurde, za mały kadr mam. Muszę, o. Fizycznie zmniejszyć zooma. Kurde, super wiatr. Niepotrzebnie stawiałem tę belkę. Teraz nie mam jak strzelać. Statyw na kamerę. Przestaje działać. Yes! Yes! Pierwszy raz. Dobre trafienie. 74 damage. Tłum szaleje.
Hello again, Kowan. Watch this! Whoop! Mm-hmm. Oh, yes, sir! Wszystko, co mogłoby mi się przydać, żeby się stąd wydostać. Do przeciwników jeszcze mam kawałek. Mam nadzieję, że ten się zabije. Skąd on ma granatę? I dlaczego rzuca tak dobrze? Tyle pytań. Dobra. Samobójcza misja. Reinforcement! Jednak nie samobójcza. Ja wiem, po co była tabelka. Tabelka była po to, żebym mógł wyjść tam tym jednym robakiem pewnie. I co? I spieprzyłem. Straszliwie. Sromotnie. Przejebane. Na szczęście przeciwnicy mają podobne problemy do moich. Okej. Silny wiatr zachodni. Zachód jest zawsze z lewej. Nie ma innej opcji. Nie może być inaczej. I czekajmy, co zrobią przeciwnicy? Mam nadzieję, że coś głupiego. Kurde, chyba nie. Zrobiłem prawie to, co chciałem. Więcej niż ja. Moi miłej. Zła, nieźle. Całkiem nieźle. Watch this! Mam trochę obcięty jednak ekran na telewizorze. Bo ja nie widzę żadnego AP przeciwników. To jest widzę Tomasa. I moje. Tak, jestem Tomas? Jestem Tomas, okej. Okay. Więcej życia! Uhu! Życie hype. Pan był dobry. Wykonanie do dupy. Kończy się. Zaraz będzie sadendem. Oh, yes, sir. Dobra, mam nowy plan. What is this? Chujowy plan. Przepraszam za określenie. To się nie godzi porządnemu streamerowi, ale kto mówił, że jestem porządny? Dobra, jest lepiej.
Fire! Na dziwo, Worms miałem bardzo dużo możliwości skoku. Chyba więcej niż czegokolwiek. O, jaso! No, coś tam rozwalone. Dobra. Skoro już mamy rozwalone trochę... Ja widzę, że skaczą. Trochę tego. Okej. Okay. Jak ja się mam kopać w górę? Dlaczego ten worm nie może trafić w tą skrzynkę, co jest koło niego? Wow. Wow. Krótkie życie robaka minęło mi przed oczami. Dobra, dobra, jest, okej. Okay. Idziemy coraz wyżej. Jest dobry plan. Dobry plan. Jak na razie nie takie złe wykonanie. A przeciwnicy nic nie robią. Ciśniemy, panowie. Ciśniemy. O, jaso! A ja, do góry. Oj, oj, oj. Ale rzeczy lecą. Grawitacja działa, wszystko w normie. Jak zygałem tę dupę. Co to wiesz, jak to? Kurde, nic! Widzę, że przeciwnicy mają podobny plan do mojego. Z mądre jaja, one się szybko się uczą. O, jaso! Okej. Jest progres. Watch this. What? Jest życie i to mnie. Reinforcement. Żyjemy, kurwa, żyjemy. Pyk. Idziemy. Skąd ma takie bronie? Ja tego nie mam. Moja najbardziej skuteczna broń w tym momencie. To albo skakanka, albo biała flaga. Okej. Okay. Iśniemy. Jesteśmy dobrze zabunkrowani. Wypadałoby jeszcze wejść trochę wyżej. Zanim nadejdzie rychła śmierć. O, jaso! Okej. Tak, to się jeszcze wycofam. Pięknie. Nie mogą mi nic zrobić. W tym momencie jestem nawet nie typowym. Aha, jest. Jest ten moment. O, jaso! Tak, robaki są chore. Nagła śmierć. Gra na wyniszczenie. Kapten ma 29 życia. Fire! Kapten.
Czy nawet kapitan ma trochę więcej życia i trzeci kapitan ma 46 teraz. Oj, jasno! Nie moi są kapitanami. Mój kapitan jest... Mój kapitan jest najlepszy. Ma najwięcej życia. I nie jest już tak całkiem nisko. Woda się podnosi. Jeden kapitan prawie się podnosi. Jeszcze chwilka, to go woda pochłonie. Hello, real rude. Oh, and he did it. Oh, yes, sir. Watch this! Ah, a mister! I had a plan. Watch this! Okay, now this captain should be dead next turn. Another captain will die soon. The worst moment. I hope he won't throw grenades very well. Okay. No. Yes. We're alive. Okay. Oh yes, sir. Nope! Oh, it's so close! Okay, oh, he has two captains! Great! Slightly more health than me, but he has better position. Watch this.
Ah, I missed you! It would be super hard to kill him. Probably I will die. And I hope I will not die. This time. Watch this. Okay. Ah, I'm missing. Okay. Maybe I'll be able to shoot through the hole I made. Sadly, he also can shoot me. Oh yes, sir. Okay, I'll shoot. I'll play some things. So, I'm here. Yes, that was so good. Oh, great moment. Great replay. Okay, I got the gold medal. Great, you've won a new bonus, free ninja rope. I don't know. Sinking ice cap. Hi, Chief. As you may see, this game loads really fast. Very amazing about this game. Okay. I don't know what to do. Saying great, I mean stupid as hell. Okay, I'll try again. Yes, sir. This time I will change my tactic. Oh, yes, sir.
it. It wasn't a good tactic. Okay. I know what to do. I have a 6 ropes. That's plenty of ropes. Ah, I missed you. Okay, can I replay? Can I replay? Really? I can't. Sad. Yes, sir. Why I can change volume? Can't change volume, sorry. Quality of this game is potato-like, but... Fuck! It's very hard, very good game. Okay. And yep. Once again. Yes, sir. Oh, yes, sir. Okay. Rope struts. Okay. Go away, go away, worm. Hot is over. Bye bye. Okay. Thank you. That's a good, good thing. Not to annoy you. So. Yes, sir. That was good. Oh, yes, sir. But sadly. I have to change it a bit. Killed. Maybe he won't kill me. Goodbye. Okay. Okay. RNG so predictable. You'll regret that. But I'm still alive. Okay. Okay.
Super hard. Oh yes, sir. Oh yes, sir. Okay, I'll try to attack on the other side. But these may be hard. So close. Yes, sir. Oh, yes, sir. Hey. This game isn't easy at all. Wow. Yes.
Dzięki Witek za subskrybę. Mam nadzieję, że Ci się Wormsy spodobają. Sam dawno nie grałem. To Worms Armageddon z N64. Wiem, że jakość ziemniak. No ale... Są Wormsy, więc... Nawet na telefonie wyglądałem całkiem spoko. Okej. Jest. Tak jak chciałem. Tego co już się nauczyłem, to to zadaje duży damage, że po prostu na spokojnie mogę kilka hitów zrobić. Jesteś już moim drugim subskrybentem, więc nie wiem, bardzo mi miło. Gra właśnie dzisiaj do mnie przyszła, więc to jest w ogóle świeży nabytek. Prosto z Litwy. Okej, okay. I jest idealny. Tu gdzie chciałem. Robić tak, by nie zginąć. Już trochę ciężko. Może mnie nie ruszy. Jest. Mam nadzieję, że nie mają więcej airstrike'ów. Jednak mają. Uff. Kurczę, no i co? I zginąłem. Nie fajnie. Trudne są te misje w tych Wormsach. Misje treningowe są całkiem spoko, że jak ktoś lubi sobie potrenować, strzelanie z różnych broni. Pominam je dobrze. Strzelanie z jakichś tam kanów, innych tego typu broni. Chyba każdej broni praktycznie jest jakaś misja, a czy jakaś misja treningowa, żeby sobie poćwiczyć. Oj. Zmieniać. Być bezpieczni i zabić kolesia. Jakieś kapsule.
właśnie. No właśnie. Max, annoyo! Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, ale gra wydaje się wyglądać lepiej na streamie niż u mnie na telewizorze. Yes, sir. Pewnie też przez to, że jakieś tam mam filtry, żeby usuwać różne efekty, takie niepożądane, typu interlacing. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz w tę stronę. Dobra. Powinienem go zabić. Idealnie. Pasem. Może nie zabiją mnie. Może. Okej, żyję. Żyjemy. Będzie dobrze, bo patrzysz, tu jest ta skrzynka i też nie jest zbyt fajnie. Dobra. Kurczę, damage'a zbiorę. I chyba za dużo. 52. Ciężko ich pokonać. Ciężko jest załatwić więcej niż dwóch. Nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem dlaczego. Raz. Yes, sir! Dobry plan. Max, annoyo! Chodźcy są znacznie ciekawsze, gdy się gra przeciwko człowiekowi. Jeszcze najlepiej, jak ma podobny skill. Yes, sir. Dalej programujesz tam, gdzie programowałeś, jakieś inne zmiany.
Oh, yes, sir. Całkiem dobrze. Jakoś dobrze się ułożyło. Damage'a dostanę, ale niestety. Jest health pack, który mogę zdobyć. Mam te dwa. To jest całkiem dużo. Kurczę. Nie, tu. Okej. Reinforcement! Reinforcement! Okej. Dobra. Kurde. Mam nadzieję, że mnie nie trafią. Mam nadzieję. Nie mają airstrike'i. Za dużo airstrike'i. Nie? Nie mają? Gdzie myśleć? To jest masakryczny damage. Ze 100 będzie. 11. Max, annoy you! Kurczę! Tak blisko. So close. Check if I can jump down. Oh, I can. Wow. This may be too high. Oh, out this? Whoa. Worms jumps pretty well. I'm pretty high. So, good to me. Hot is over! Let's find what he will do. He skipped his turn. Okay. Oh, yes, sir. Okay.
I will try to get out. Okay, everything is calculated. I hope I won't die. So bad. Surprise! Okay. Mine flew away, but bad luck. Maybe I should change my tactic. Oh, yes, sir. If that's a good start, as always. Hot is over. Worms is a good game because I can drink water during the streams, during plays. Coward. Oh yes, sir. Just fix my camera. Wow, that was a good place to hook the rope. So that's something new. Goodbye. I hope I won't die. And they killed me. Max, annoy you. I don't know where to stand. Alive. Yes, sir. Oh, yes, sir. Cześć znowu, Vias. Cześć, Stans. Jeśli dobrze pamiętam, to jesteś z Polski. Mam taką nadzieję, bo inaczej wyjdzie głupio. Nie
Okej, okay, okej, okay, nic nie zrobiłem, nic głupiego. Na szczęście spust jest na dole. A, troszkę za. Ale spieprzyłem. Bye bye. Że to będzie ostatnia próba tej misji. Bo nie wiem, czy chcę więcej. Więcej to jest trochę overkill. Może na innym streamie. Nie chcę was też jakoś bardzo męczyć tym, że będę grał tylko w jedną misję. To pewno nic ciekawego do oglądania, jak robię cały czas jedną rzecz. Zdaję sobie z tego sprawę. Plan, ale chyba teraz się nie powiedzie. Incoming! Poleciałem, dobra. Raz nie będę grał w tej misji. Troszkę nie ma. O wow, dobra. Nie wiem, jak to się stało, ale żyję. Mam już pomysł jakiś. Reinforcement! Pewnie wiem, co mogłem zrobić. Wiem, gdzie mogłem iść. Teraz pewnie dostanę z granata. Albo airstrike'a. Siema Mientos. Kurczę! Tak niewiele brakło. Braknęło troszeczkę.
Dobra, zmieni misję, chociaż pewnie ty nie jesteś znudzony, ale inni mogą być. Misja zablokowana. Ojoj. Co tam u ciebie, Mientos? Jak leci? W co grasz? Mów mi. Wydaje mi się, że koleś, który miał tę grę, nie zresetował jej. Te Wormsy? No, taki w miarę rare. Ja je kupiłem za 40 dolców na eBayu. Jeszcze miałem zniżkę 15 euro, bo eBay dawał ostatnio. Wszystkim tam, nie wiem czy wszystkim, ale mi dali zniżkę, bo oni co jakiś czas dają te swoje zniżki. I przez to kupiłem tę grę tak naprawdę za 75 zł. No bo 40 dolców to tam kosztowało 120. 75 zł, darmowa wysyłka była z Litwy, więc całkiem nieźle. A normalnie sam cartridge chodzi od 150 dolców do około 300. Więc no, jest dość drogi. Więc jak widziałem tylko, że jest gra i że mogę jeszcze kod rabatowy wykorzystać, to mówię, kupuję, nie? To był, no to chyba interes życia tak ostatnio, no. Trzeba przyznać, że udało mi się przeoszczędzić. Dobra, czekajcie, ja to przeszedłem. Tak, to przeszedłem. Teraz mam problem, no bo nie wiem, które misje przeszedłem. Bo ktoś jeszcze save'a zostawił starego. Trzeba nauczyć wyczyścić. A nie ma bukletów. Więc trzeba przy starcie gry jakąś kombinację klawiszy na padzie kliknąć. Ale nie wiem jaką. Bo w ustawieniach nie znalazłem z doczyszczenia danych. Pablo chyba z tego co widzę skończył, tak? Tak, skończył. Pewnie jest zmęczony, więc muszę spać. Mam nadzieję, że w ogóle telewizor nie jest za głośny, bo troszkę tak nie ogarnąłem, że muszę go ściszyć. Mogą być jakieś te głosy. Te głosy, tak się mówi? Witki. Aj! Troszkę za wysoko. No a troszkę sobie telewizor jednak zniszczyłem, żeby nie było. Czasami jednak jak gram na jakimś NESie, to te dźwięki są takie dość ostre, dość głośne i... No i później... wiem na streamie, że słychać czasami, jak się coś dzieje. Dobra. Słabo. W ogóle dostałem dzisiaj drugiego subskryba, więc wow. Jest super. Dzisiaj w ogóle byłem na poczcie. Chciałem odebrać grę. Dałem tylko awizo. I powiedzieli, że przed jutro, ale później sprawdziłem w aplikacji mobilnej, że już jest do odbioru, więc pojechałem jeszcze raz, odebrałem i mam grę. No, nie będą mi mówić, że nie ma gry. Okej. Spróbuję to ustawić w tym miejscu. Może uda mi się wskoczyć wyżej. Byłoby fajnie. Więc pojechałem, odebrałem, zrobiłem streama z rozbierania kadridża, czyszczenia kadridża, z unboxingu w ogóle tej paczki. No. Więc możesz sobie, jak chcesz, po powtórkach zobaczyć. Chciałbym wiedzieć, jak wygląda kadridż w środku. No niby nic takiego, ale to jednak... Jednak no...
Troszkę inaczej wygląda niż te nasze pegazusowe pieniądze. Bo te nasze pegazusowe na przykład nie miały takich... Są bardzo ładnie zrobione w środku, tak widać, że solidnie, że... Siema, Pablo. Widać, że te cartridge są... Ciężko je tak łatwo... Ciężko je rozwalić, bo są dobrze zabezpieczone. Nie jest tak, że coś mu się może stać. Myślałem, że koleś... Że koleś tak tylko trochę... Że ten, że cartridge jest... Po FPS-u. Nie, myślę, że są dobre, tylko że... Ten interlacing, który mam włączony, trochę słabo może działać. No, to od NES-a Pegasusa to jest jednak trochę coś innego niż taki cartridge od N64. Bo czuć tę jakość. Nie wiem, jak SNES-owe wyglądają. Aj. Ale SNES-owe też podejrzewam, że raczej jest tylko plastik. No tak, tak, no wiesz, te cartridge wszystkie, od NES-a, SNES-a, 64, działają do dziś, nie? Więc to jest naprawdę jakość, więc nie ma co. Że to jest... Nie wiadomo, że to nie jest jakiś szajs. O, za wysoko. Zobacz. Wiem, że teraz ten interlacing działa trochę lepiej, chociaż nie wygląda. Jeszcze mogę spróbować inny filtr. Jakieś wtapianie mądre. To będzie lepiej. Okej. Wow. No i dupa. Watch this. Nie działa po wyczyszczeniu. Kurde, co tam może być? Szary ekran. Max, annoy you! Oh, yes, sir! Standardowy 9V, nie? Jak do wszystkich tych procesorów. Watch this! Kurde. Ah, a mistake. Hmm. No pewnie patrzyłeś, czy coś uszkodziłeś, nie? Na pewno nic nie jest. Konsola była w środku dobrze. Oh, yes, sir. Nie było żadnych tam jakichś dziwnych uszkodzeń, jakichś, nie wiem, nic przepalone, nic nie śmierdziałe, poskręciłeś. Wiesz, no czasami niby nic, ale gdzieś możesz coś ruszyć, nie? Nawet nie wiedziałem, że jak masz szary ekran, to ten. Nawet nie wiedziałem, że jak masz szary ekran na NES-ie, to PU działa. Ciekawa właściwość. Złote?
Znaczy, no cena ogólnie jest taka srebrna, więc... Więc nie powinno być innego koloru. Chyba, że coś, nie wiem, może to jest pozłacane, albo... Watch this! What was that? Oh, yes, sir! Już podejrzewam, że układ zasilania to jest też po prostu gdzieś zasilacz na zewnątrz. Jest standardowe 9V, bo co tam mogło być innego? Nie wiem, co by tam mogli wymyślić innego. Wszystko to samo. Okej, mały damage, ale jest. What was that? Oh, yes, sir. Krzyżokart się odpala. To ciężko powiedzieć, co to może być. To jest, brzmi jak jakieś skomplikowane. Coś bez maperów, albo nie wiem, zobaczyć w środku, jak wygląda połączenie slotu. Najprędzej, że coś jest uszkodzone, nie? Jakiś pin gdzieś tam. Może mniej ważny, ale jednak który odpowiada za coś w konsoli. Wygląda czyściutko, no ale... Na pewno jest jakoś przylutowany, nie? Do samej płytki. Ewentualnie w samym slocie możesz, nie wiem... Jakimś śrubokrętem, jakimś, nie wiem, jakimś takim w miarę twardym... Trochę pogrzebać, żeby, nie wiem, no może gdzieś się... Że gdzieś się zebrała jakaś, nie wiem, śmieć. O kurde. No zimne luty też mogą być, nie? No to jest, wiesz... Więc to musiałbyś najlepiej sobie... Po kolei każdy pin cyną. No nie, no jak wkładałeś kartę kredytową i czyściłeś, no to raczej powinno być ok. No to prędzej jeszcze jakiś zimny lód, nie? To też jest prawdopodobne. Chociaż no w starym sprzęcie nie powinno być. Znaczy rzadko się zdarza, ale... No ale jednak, nie? Zimnego luta tego się nie da rozpoznać, bo to są takie mikro pęknięcia na lucie. I po prostu najlepiej to przelutować jeszcze raz. Albo, no dobra, sprawdzić multimetrem, ale to też...
przyniesie, czyli przy wlutowanym urządzeniu może być ciężko, nie? Bo jednak te piny mogą się gdzieś tam zbierać przez jakieś procesory i tak dalej. I gdzieś tam może ci pokazać mały opór. Znaczy musiałbyś mi na ten, na opór mierzyć, nie? Że jak jest mały, to znaczy, że jest taki. Znaczy, jak masz mały opór, mierzysz bezpośrednio pin na płytce i w slocie, no to powinien być ten. Ale to też nie mam pewności, że będzie dobrze. I'll get you! Oh yes, sir! Reinforcement! Akurat przelutowanie, no to nie powinna być skomplikowana operacja, a no, nie wiem, no gorzej chyba nie będzie. A masz jaką lutownicę? Jakąś kolbówkę, czy transformatorówkę z dużym grotem? Bo tutaj duże groty są tak trochę na najgorsze, nie? No tak, możesz poruszać elementy, nie? Przy slocie, który ma 72 piny, tak, znaczy tam masz akurat 60, no to ciężko może być jednak przyuważyć, że gdzieś tam się coś poluzowało. Wiadomo, przy mniejszych elementach spoko, nie? Nawet jak nie możesz zmieniać temperatury, to wiesz, jak nie możesz zmieniać temperatury, to po prostu chwilkę tak, żeby się ta cyna nawet nie musisz nowej nakładać, po prostu żeby ta cyna się jeszcze raz zlała, nie? Żeby lekko ją roztopić i tyle. W starym sprzęcie były ceny z ołowiem używane. Takim na pewno były, bo to jest bardzo stary sprzęt. Więc ogólnie jest małe prawdopodobieństwo zimy. Ale slot, no to jest element, którym się porusza po prostu, wciągając kartę. No to... Wystarczająco krótko, żeby to lekko rozpuścić, żeby się to zlało, a... I też wystarczająco krótko, żeby nic nie zepsuć. Me.
Ma dziwny nick, potwierdzam. O jasno! No to doszło. What is this? A myślę. No nie wiem, ciężko wymyślić, co jeszcze mogłoby się zepsuć, bo w tych sprzętach ogólnie się nic nie psuje, nie? No, poza slotami, nie? No, bo sloty nawet... Nie, nawet nie rozczarowanie. Gra się całkiem przyjemnie. Wiadomo, że jakość tam grafiki to jest taki ziemniak. Ale... Gra się bardzo dobrze, jak w Wormsy. Dawno się tak dobrze nie czułem grając. Szczególnie jak się speedrunuje, albo próbuje speedrunować. Bo te gry bardziej wkurzają niż powodują radość, tak? Grafika jak w kreskówce. Akurat Worms 2 i Armageddon miały bardzo ładną grafikę. Jedynka był taki... bardzo pikselowy, ale niestety przy dwójce i przy Armagedonie czasami używali takich renderowanych modeli Wormsów, żeby gdzieś tam umieszczać jako Wormsy jakoś na jakichś grafikach i to wyglądało okropnie. Ja wiem, że to było fajne, bo 3D, bo technologia i tego typu rzeczy. Bajki Disneya, tak, te stare bajki z taką starą, słabą rozdzielczością. No, ale trzeba przyznać, że stage są ładnie rysowane, te elementy, które tu są na stage'ach. To jest na pewno plus. No później w tych Warpsach już tak nie ma, już jednak ten styl lekko zmienił. Jakaś VHS? Wspomniana. Ale gra się dobrze. I na padzie, więc lepiej niż na klawiaturze. Mniej przycisków. Wiadomo, co gdzie jest. Watch this! Ale myślę, że HD wersje bajek to po prostu są bezduszne, bo to jest już komputerowo robione, to coś się nie podoba. Na przykład przy mandze, przy anime. No i później to nie jest ten sam efekt, na który liczysz. Watch this! Więc... Nie wiem, koniecznie to, że nie jest HD, to jest największy problem, bo... To, że nie jest HD, znaczy to, że jest HD, to się wiąże z tym, że mamy postęp technologiczny i komputer, na których można rysować łatwo. Na pewno są jeszcze jakieś czy studia, które robią anime, które to wszystko ręcznie rysują, bo właśnie wolą trzymać taki klimat. No widzisz. Można. Więc ten świat jeszcze chyba nie jest tak stracony. Jeszcze jest coś dobrego na tym świecie. Szukać starych rzeczy, nie? Nie, niestety.
niestety nie mam wersji Pikachu. Akurat wersja Pikachu mi się nie podoba. Uważam, że jest... niezbyt fajna. Mało ponadczasowa, chociaż tam Pikachu jest ponadczasowy, więc... No. Gdyby nie było takiego hype'u na Pikachu, to pewnie ta konsola już byłaby brzydka, bo nikt by nie wiedział o Pikachu. No ale jednak Pikachu jest cały czas, ma się dobrze, za dobrze. Co mam tu zrobić teraz? Postrzelać. Jakby była to oczywiście, żebym kupił wersję Yoshi. Tułałbym w nocy. Zależy, jak, w jakim byłaby stanie. Jak byłaby już w takim słabym stanie, to nie, to bym nie przytulał. Bo się bał, żeby się zepsuł. Zresztą N64 to akurat mam dwie konsole. Więc spoko. Kiedyś kupiłem ten, na której gram za 100 na Allegro. Na razie. Kiedyś tek, na której gram, kupiłem za 100 na Allegro, bo miała w ogóle expansion packiem była, więc wow. Mogę grać w Majora's Mask, jak sobie kupię. I co chciałem powiedzieć? I drugą kupiłem za 15 zł, bo koleś nie wiedział, czy konsola w ogóle działa, była sama konsola. Kupiłem ją tylko po to, żeby mieć klapkę na slot do rozszerzenia pamięci, bo tam nic tego nie miało. Pewnie za samą klapkę na Allegro albo na jakimś eBayu bym zapłacił więcej, a tak mam dwie działające konsole. Więc myślę, że to dobra zamiana. Nie! 15 zł też. N64 koleś nie wiedział, w jakim stanie było. Ale miała klapkę. To się liczyło w tym momencie. Ale podłączyłem, bo już okablowanie miałem, pada miałem, wszystko działało. Nie? I w taki sposób mam expansion packa, no i jeszcze tego jumper packa, bo w tej drugiej konsoli był tylko jumper packa. Czyli to standardowe zakończenie pamięci. Taka zakończenie szyny pamięci. No, ale jakbym potrzebował, albo coś by się zepsuło, to mam jeszcze drugą konsolę, obie gdzieś tam z pół roku temu, to już rok temu gdzieś rozbierałem, czyściłem. Obie działają po rozbiórkach i czyszczeniu. I strasznie mi się podoba, jak są zbudowane w środku N64 i GameCube. To jest bardzo dobrze zrobione chłodzenie konsoli. Obie konsole mają taki porządny radiator przez całą szerokość konsoli. Nie byś sobie znalazł gdzieś na grafikach, w necie, to wygląda w środku. No ale wygląda zacnie. GameCube to w ogóle, jak ma jeszcze wiatraczek tam u siebie, tam z jednej strony, to po prostu ciągnie powietrze przez całą tą, przez cały ten radiator i super chłodzi. Nie? Jak GameCube normalnie pracuje, no to nie wiem, bo nigdy nie czułem, że był gorący. No wiadomo, że tam troszkę tego ciepła idzie przez ten wiatraczek, ale to niewiele, nie? To nie jest tak, że masz, nie wiem, że masz PlayStation 3 albo jakiegoś tam innego Xboxa i to wszystko jest nagrzane cały czas. Watch this. Jebaniec, jeszcze by mnie zabił. Oh, yes, sir.
Znaczy N64 ogólnie ma mocniejszy procesor od PSX. N64 masz 100 MHz procesor Rico bodajże. N64 było mocniejsze, ale nie wiem, czy na przykład się po prostu bardziej nie grzał w procesorze. Możliwe, że na przykład PS1 się bardziej właśnie to wszystko grzało. N64 nie ma wiatraczka, no bo no jednak to się nie grzało wszystko, no ale ma porządny radiator, że jak konsola teraz cały czas działa, no to pewnie nie ma jak powiedzieć. No ale GCX PS2, no to były takie konsole, gdzie to chłodzenie chyba było wymagane, albo przynajmniej wskazane, nie? Żeby jakoś działało. O, jasno! Jakaś ciekawa misja się szuka. O, jasno! Z granatami. Mam granata. To co? 2 sekundy. Minibounce. Aha. Dobra, żyje. Tak, też był MIPS. Nawet nie wiedziałem, że to sama architektura. Ciekawe. A, ja się nie mogę poruszać. Bo zestrzelić. Serio? Cienka blaszka? No to nie wiem. Cienka blaszka, no to nie jest. Nie wiem, wymarzony radiator, no ale mimo wszystko. Ale miał chyba ten, wiesz, skoro mówisz, że miał wiatraczek, no to coś to tam dawało, nie? No ale jednak, nie wiem, wydaje mi się, że porządny radiator to jednak jest podstawą. No bo pierwsze masz radiator, no w pacycie też masz radiator i czasami na samym radiatorze jesteś w stanie fajne temperatury wyciągać. Nie było wiatraczka, no właśnie. No to cienka blaszka to też takie... No nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. No nie wiem, co ja robię w tej... O co tu chodzi? Nie mogę chodzić. Mogę pomijać. Spokojnie. Nie po misji. No. Bardzo dobrze, jak był duży radiator, nie? Czy też to pewnie różnica, czy mówisz o PS1 Slim, czy Fat, nie? No bo możliwe, że coś na przykład sobie zmienili, nie? Po drodze. Czemu dalej nie mogę wrócić? Tak? PS1 miał dwie wersje. PS1 akurat miało dwie wersje, znaczy PS2 też miało, bo też był Fat i Slim. Która to była misja, co grałem? Oto. Ładna jest muzyka w tym. Możliwe, kumpel ma z PS2 Slima. Aj, Chief! Co tam wiesz, no to pewnie już... No, czyli systemowy chip taki zrobili sobie. Aljasa! Coś w tym rodzaju.
Przynajmniej. Dobra, strzelać. What is this? Aha. No, wiesz, nowsze technologie, no to też od razu był pewnie mniejszy proces technologiczny i to się mniej grzało, nie? Która z konsola się nie sprzedawała 10 lat? Ale konsola się sprzedawała, no, znaczy PS2 sprzedawało się, no, długo, bardzo długo. Chyba... Kurde, jeszcze kilka lat temu dosłownie. Sir, yes, sir! 4 lata temu to te wszystkie PS2 były sprzedawane bodajże w Brazylii, czy jakoś tak. Tylko, że na przykład ciężko jest z danymi sprzedażowymi, bo się interesowałem tym kiedyś bardzo. No bo nie wiem, czy tam nie zbierają tyle informacji, czy coś. Kurde, czemu ja tak strzelam? A, i mogę strzelać więcej, spoko. Watch this! Nie wiem, o co chodzi w tej misji. Chyba przeczytać ją. No. Przynajmniej w menu. W menu mi się bardzo podoba ta muzyczka. Taka jest przyjemna. No i sama gra jest dość dobrze zrobiona jak na port, bo to tego nie robiło chyba Team 17, tylko jakaś inna firma. Bo to jest co innego, no to jest jednak przez inną firmę robione, no ale na przykład ten worm tutaj na koniec misji, przecież to jest takie brzydkie. Ja miałem Wormsy 2 na PC-cie, na płycie jakieś z gazetki oryginalne i wszystko było fajne w tej grze, tylko właśnie nie te prerenderowane, jakieś tam 3D renderowane przerywniki czy tam coś było chyba. Te wormy były takie brzydkie, czy tam gdzieś na okładce to było, już nie pamiętam. Ale jeżeli chodzi o te 3D, ja wiem, że oni się chcieli właśnie pochwalić tym, że wow, jakie to super nie było. Yes, sir! Bo Wormsy, bo 3D grafika była, bo mogli wyrenderować i nikt inny nie potrafił. Oh, yes, komputer były słabe. Ale kurde, po latach to się strasznie zestarzało. W ogóle nie wygląda, nie? Tu już jak są rysowane w trakcie gry, to wygląda cudownie. To jest lepsze niż na tych nowych wszystkich remake'ach, tam nie wiem, czy innych w ogóle gra, gdzie wormy są tak de facto modelami 3D, nie? I nawet jeżeli gra jest dwuwymiarowa, bo teraz jednak Team 17, jak robi Wormsy, no to wracają do tej konwencji, która była wcześniej. Tam bym poszedł. Tylko mam teraz trochę mało czasu. Okej. Okay. Nie jest. You regret that. Może mi się poda jeszcze dwóch spraw. No nawet sam dźwięk nie jest taki zły jak. Sama jakość dźwięku jak na. Na ilość pamięci na N64. No i ogólnie
jak to wygląda. Ale są dość, no, dobrej po prostu jakości, dość dobrze nagrane. O, jasno! Okej. Okej, to lecimy. Mało czasu. A, wychyli się. Załatwiony. Drugiego może się uda sprawa. Finger probe, tak bodajże to się nazywało. Załatwić. Czy gdzieś pamiętam, kurde, ile tam miałem, około 10 lat. Miałem to N64 w domu. I tam gdzieś... Ja nie wiem, gdzieś tam się w nocy przebudziłem, idę do salonu, a tam wujek z ojcem w ogóle grali w Worms na N64. Jak im się podobało. Wróci tym. Cały plan. Reinforcement! No ty, głupia mina. Nie spadnęła. Coward! O, jasno! Reinforcement! Road. O, no. O. Dobra. Tak. Jak miałem streama, co graliśmy 5 czy 6 w Wormsy, też Armageddon, czy World Party bodajże, no to nie wiem, no jednak ciężko było przekazywać mysz i klawiaturę naraz. A na przykład z tymi Wormsami byłoby spoko, nie? Możesz sobie przekazywać tylko pada i też możesz grać. Było ograniczenie do 4 graczy. Ale nie jestem pewien. Pada zawsze trochę łatwiej. Jak masz nowe pady, to do nowych konsol to masz w ogóle bezprzewodowe, jest super, nie? Bye bye.
bugs annoy you! Bye bye! Co, przegrałem? Czy wygrałem? Czy failed? Że spadasz? Nie wiem. Reinforcement! Okej, yes. Either starter pack. Dobra, to chyba chciał zrobić. A. Okej. My to. Ricky. Dobra, to na razie. Więc pewnie też będę za chwilkę kończył, bo tu i tak 3 godziny. Jest pół do północy. No, może to jedna misja i koniec. Tak. Ale miło było pogadać, pograć przy okazji. Watch this! Uff! Damn it. What was that? Oh, yes, sir! I got your back!
Co robisz tak późno? Rozspanie. Się to pudełko. Max, annoy you! Oh, yes, sir! Trzymajcie się.